Witam wszystkich serdecznie. W poprzednim filmie wyjaśniałem temat zmiany zabezpieczeń nadprędowych. Na forach i grupach jest na ten temat wiele błędnych informacji i porad, mogących doprowadzić do strat, nie tylko finansowych. Dla osób, które nie posiadają wiedzy na ten temat, a przecież właśnie takie o to pytają, uzasadnienia mogą się wydawać wiarygodne, chociaż są błędne. I dopiero wiedza na temat doboru zabezpieczeń może zweryfikować te porady i ujawnić błędy. A jak to sobie poradzi sztuczna inteligencja? Czy będzie w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi? Czy w czeluściach internetu odnajdzie wartościowe informacje? Czy może przekaże błędne, na przykład, właśnie z forów i grup? Sprawdzamy. Na początek proste pytanie, takie jakie mógłby zadać początkujący użytkownik sztucznej inteligencji. W moim mieszkaniu czy domu są przewody 2,5 mm, mam bezpiecznik B16. Czy mogę go zmienić na B20? W przypadku serwomechanizmu bardzo łatwo było sprawdzić, czy kod działa poprawnie czy nie. Było to po prostu widać. Tu weryfikacja jest trudniejsza. Dla porównania będzie więc przykład z filmu. Jak więc powinna brzmieć odpowiedź i argumentacja? Nie, ponieważ wytrzymałość prądowa długotrwała przewodu wynosi 27A, a prąd gwarantowanego zadziałania B20 29A. Czyli prąd zadziałania zabezpieczenia jest większy od wytrzymałości prądowej długotrwałej przewodów. Na początek Bing, czyli chat GPT-4.0. Odpowiedział, że tak. Czy to prawidłowa odpowiedź? Nie. Przewód 2,5 mm2 jest odpowiedni dla prądu 20A. Ale dla B20 prąd gwarantowanego wyłączenia to nie 20, ale aż 29A. I z tego powodu warunek nie jest spełniony. Sprawdzam chat GPT-3.5. Starsza wersja nie udzieliła odpowiedzi podała jednak informację, na co zwrócić uwagę i z kim skonsultować. To chyba lepsza niż błędna odpowiedź. Pora na Gemini. Tu już trudniej o jednoznaczne określenie, czy jest błędna, czy nie. Pierwsza odpowiedź, nie możesz, jest prawidłowa. Ale argumentacja już błędna. Nieprawidłowo podana obciążalność prądowa, prąd za działania B20 także może wprowadzić w błąd, ale wniosek jest prawidłowy. Natomiast udzielone porady: zwiększenie przekroju lub pozostawienie zabezpieczenia B16 jest już jak najbardziej prawidłowa. A jak by to wyglądało, jeśli ustawiłbym rolę w sztucznej inteligencji projektant, inżynier? Będzie lepiej czy wręcz przeciwnie? Uzupełnia więc prompt. Twoja rola to inżynier-projektant. Wykorzystaj przepisy i normy obowiązujące obecnie w Polsce. Pokaż, z jakich wzorów korzystasz. Pokaż obliczenia. Twoje zadanie. Czy dla zabezpieczenia przewodów ułożonych w ścianie o przekroju 2,5 mm mogę zastosować zabezpieczenie nadprądowe B20A? Na początek, Bing. Odpowiedź już wygląda zupełnie inaczej, ale nadal jest błędna. To obciążalność prądowa długotrwała ma być większa niż prąd zadziałania zabezpieczenia, a nie odwrotnie. To krytyczny błąd merytoryczny i błędem wnioski. Chat GPT-35. Podobnie jak poprzednio, wartościowa informacja. Ta porada skorzystania z pomocy specjalisty jest bardzo dobrą poradą, ale czy w naszym społeczeństwie będzie przyjęta ze zrozumieniem? To teraz Gemini. Tym razem dostałem odpowiedź inną niż poprzednio. Błędną. Ustawienie roli projektanta dało efekt przeciwny niż się spodziewałem. Sam tok rozumowania częściowo poprawny. Poprawny warunek, ale błędnie przyjęte dane. Prąd znamionowy zamiast prądu gwarantowanego wyłączenia. To błąd krytyczny, prowadzący do błędnych wniosków. Podobnie jak poprzednio, Gemini wypadł lepiej niż Bing. W pierwszej odpowiedzi wniosek był prawidłowy, pomimo błędnej argumentacji. Natomiast jedynej, moim zdaniem wartościowej odpowiedzi udzielił czady GPT-35. Polecił konsultację ze specjalistą. Chociaż taka odpowiedź dla znacznej części będzie zapewne bardzo niesatysfakcjonująca. Pora podziękować sztucznej inteligencji. Pamiętajcie, że może się mylić i popełniać błędy, ale czy na grupach i forach jest inaczej? A porada specjalisty, nawet jeśli będzie wydawała się zbędnym kosztem, może uchronić przed znacznie większymi kosztami i to nie tylko finansowymi. Tu wiedza jest potrzebna, chociażby do weryfikacji odpowiedzi. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.